Siema, z tej strony Dominik, a wraz ze mną dzisiaj jest Boro. I w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest ja, czyli Boro. Zapraszam do oglądania. Teraz walisz wejście na 10, jakbyś kurwa typów składał na kortowiadzie. Pokaż jak jutro ich będziesz składał. Na 10, na 5 to za mało. Dobra, pokaż czego Robert cię nauczył. Opera leśna, gumowe, wejście klap pierwszy. Dawaj Boro, pokaż coś fajnego kurwa. Stać się na to. To na dobry początek. Najważniejsze pytanie, kim jest Boro? Boro to jestem ja. Nazywam się Rafał Borkowski i dostałem taką ksywę już w najmłodszych latach swojego życia. Nazwali mnie tak starsi, bo miałem starszą siostrę i mówili na nią tak samo i po prostu jak mnie widzieli, to tak samo mówili do mnie jak i do niej. I tak jakoś to się rozeszło i do tej pory tak mnie każdy nazywa. Tak zostaje się wszczony. Tak. W Olsztynie. Okej, no to jak powstał filmik? Jak w ogóle trafił do internetu? Filmik powstał, nawet szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam kiedy był wstawiony za bardzo, ale powstał gdzieś około 10-11 lat temu właśnie w tym miejscu. I było od tego się zaczęło, że siedziałem tutaj ze starszymi chłopakami, a były to takie czasy, że starszym się chodziło po piwo do sklepu i w ogóle no, ale jakoś się z nimi siedziało, mimo tego, że się nie było jakoś najlepiej traktowanym. Zaczęło się od tego, że tutaj coś zacząłem kopać w tą elewację i tutaj dawaj tu Boro coś, tą fiflaka zrób coś, no i to zaczęli nagrywać. No a ja byłem taki dosyć podatny. Jak mi ktoś coś powiedział, to zawsze to odbierałem, że tak spoko, że dobry pomysł, że jakoś popisać chciałem, mimo tego, że nie miałem czym. No ale no taki po prostu byłem, gdy byłem dzieckiem. Czyli nie pamiętasz, gdzie i kiedy pojawił się pierwszy raz filmik? Nie pamiętam, no na pewno na YouTubie. Na pewno na YouTubie. Potem się pojawił na wiocha.pl, potem na jakichś takich innych portalach takich, gdzie tam na Facebooku to udostępniali, ale no głównie pamiętam, że YouTube i zaraz ta wiocha.pl, gdzie w sumie to wiocha.pl już zapomniany portal, bo już dawno... No, wtedy bardzo popularny był, wtedy nie? Był bardzo popularny. Mocno się właśnie na innych platformach też rozlał ten filmik po prostu. Tak, nie? Tak. Jaki masz stosunek do tego filmiku? Jak go wspominasz z perspektywy lat? Jaki mam stosunek do tego filmiku? Jakoś tak ogólnie nie chwalę się tym filmikiem. Jak ktoś mnie zapyta, czy to ja, no to odpowiem, że to jestem ja, że to było dawno i raczej nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś mnie jakoś wyśmiał czy coś, raczej każdy z szacun, zawsze jakiś taki ludzie byli, co mnie nie znali, podjarani, że widzą tą osobę, co widzieli gdzieś kiedyś w internecie i że w ogóle by się nie spodziewali, że to jestem ja. No i ogólnie mam taki stosunek, że to jest przeszłość, jakoś tak, dzisiaj jestem inny i w sumie to nie ma znaczenia, nie? Czasami sobie wracam do tamtych czasów, gdzie było zupełnie inaczej. I w sumie nie żałuję wcale jakoś wielu rzeczy. Ostatecznie miło ci się wspomina ten filmik. Ostatecznie, różnie mam. Tak może nie do końca miło, ale nie jakoś wcale nie miło. W pewnych momentach czujesz jakby uraz do tego filmiku. Domyślam się, że z racji tego, że były jednak momentami takie niezbyt przychylne komentarze, które warto podkreślić, były bardziej kierowane do kamerującego i uczestników. No to tak, ja ogólnie czytałem tam komentarze i tam widziałem już dużo lat później, jak już byłem dorosły i ktoś pisał, jednostrzałowiec, nie? Czy coś, kurwa, i zawsze miałem bekę. No, ogólnie nie miałem, żeby komuś tam cisnąć w tych komentarzach, ale zawsze się śmiałem, nie? Trochę słaba ocena, nie, po tym filmiku, jak ktoś nawet może nie wiedzieć, jak to komuś się wydawało, że nie miał, że ja wtedy, nie wiem, że ja wtedy, że jak już był, nie wiem, rok 2018, że ja dalej taki, nie wiem, tak samo wyglądam i mam tyle samo lat, to nie jest tak, a ktoś, kto ma, nie wiem, no z 16 lat jakiś taki pizd w rurkach tam pisze, że jednostrzałowiec, nie, no to beka ogólnie, nie. No, nie przejmujesz się tym bardzo. Filmik to był głównie tak humorystycznie nagrany. Bardziej chciałeś jednak jakieś triki pokazać bardziej. To było tak fun, można powiedzieć. Nigdy, i pamiętam jak to wtedy
miało tu miejsce, to nigdy nie spodziewałem się tego, że to będzie kiedyś w internecie i ogólnie, że będzie o mnie dużo osób słyszeć, nie? No właśnie, bo jeszcze najstarszy filmik, jaki jest na YouTubie, no to właśnie ma taki nieprzyjemny trochę opis dla ciebie. No, ten najstarszy, ogólnie jak tam już ktoś komuś coś powie, no to zawsze mówię, to nie pokazuj tego Krafmitsu, pokaż Boro na 10, pokaż ten MLG, nie? Super, ten MLG jest spoko, zawsze się z niego śmieje i ogólnie przez jakiś czas, bo jak ten Boro Krafmitsu był wstawiony, to tak wiesz, parę osób widziało, ale nie jakoś wiele i tak parę osób to widziało, no takie no, ale potem jak te MLG wyszło, to wtedy było taki boom, nie? Pamiętam, mnie takie dziewczyny spotkały w Tesco, to kurde, podbiegły pijane, nie? Że i się śmiały i w ogóle tak dużo moich znajomych od razu. Jak zacząłem trenować też MMA, to też to było wszystko przed filmikiem. Ogólnie w klubie też nikt o tym nie wiedział i byłem na takiej grupie porannej, już trenowałem z rok, półtorej, może dwa lata, coś takiego i taki starszy chłopak, już nie będę mówił imienia i nazwiska, ale taki ze starszych tam zawodowców mówi, że bo ja widziałem jakiś filmik taki Boro na 10, nie? I taki podobny do ciebie, nie? Do ciebie też Boro mówił. Mówię, że to ja, nie? On i tam od razu wszystkim powiedział i tak w ogóle i w sumie spoko, nie? Oni się tam śmiali w ogóle, ale zawsze byli tacy dosyć zawsze tak pomocni wobec mnie i naprawdę mogę tam ogólnie z klubu na każdego liczyć tam. Każdy ma na ciebie pozytywne nastawienie i raczej. Tak, i raczej myślę, że oni by chcieli, żebym coś osiągnął i żeby historia się potoczyła tak w fajny sposób. I tego ci również życzę. Mam nadzieję, że się uda. Jak już zahaczyliśmy ten temat, jak potoczyły się twoje losy po filmiku, bo warto przyznać, że ja już wiem mniej więcej. A twoja historia, patrząc przez pryzmat tego filmiku, tym bardziej, jest dość niesamowita. No ogólnie, jak powiem o tych czasach, gdy był nagrywany ten filmik, to były czasy, że takie czasy nieciekawe ogólnie dla mnie, dla moich rodziców, bo ogólnie odwalałem bardzo dużo. Jeździłem po ośrodkach, byłem w takim jakby poprawczaku przez moment. To znaczy, to się nazywa schronisko dla nieletnich, nie wiem, ogólnie jak powiem komuś schronisko dla nieletnich, to ktoś może nie wiedzieć, ale to jest taki odpowiednik aresztu śledczego, ale jeszcze dla małoletnich. I siedziałem tam, byłem w ośrodkach wychowawczych, uciekłem kiedyś też z ośrodka jednego, szedłem w ogóle przez jakiś bagna parę godzin, doszedłem do Elbląga. W Elblągu się tam ukryłem, potem siostra mnie znalazła. Pojechałem do babci, się u babci ukrywałem i pojechałem wtedy na odwyk, mimo tego, że nie byłem od niczego uzależniony, tam paliłem trawkę, tam napiłem się z kolegami, ale nawet żadnych prochów nigdy nie waliłem wcześniej, nic takiego, tylko po prostu byłem taki, po prostu głupi, nie? I pojechałem na odwyk, taki półroczny w Toruniu i tam ogólnie były drzwi otwarte, ja mogłem stamtąd wyjść kiedy chcę, nikt mnie tam nie trzymał. Ale wiedziałem, że to się z tym wiąże, że jak stamtąd ucieknę, to wtedy od razu trafię do poprawczaka, bo już wtedy miałem zawiasy na ten poprawczak. A warunkiem był tego, że zawiasów, że mam skończyć gimnazjum, ale w tym ośrodku wychowawczym. A nie chciałem w tym ośrodku wychowawczym być, bo też tam zaraz przytoczę też sytuację stamtąd, może tak w skrócie. I pojechałem na ten odwyk, no i na tym odwyku ogólnie chciałem być, skończyłem terapię, zacząłem tam chodzić na siłownię i jak już tam byłem i tak otrzeźwiała moja głowa od tego w ogóle jarania zielska w tamtych czasach oporowego i siedzeniu tutaj właśnie po dzielnicy, to chciałem, mój kolega taki jeden poszedł na MMA już parę lat wcześniej, już był mega kozakiem był wtedy, w tamtych czasach. I chciałem być jak on, no i poszedłem też, tylko wyszedłem z odwyku i poszedłem na te MMA. I tak już zostałem do tej pory, to już było 9 lat temu. I od tego się zaczęła twoja sportowa przygoda. Tak, i od tego się wszystko zaczęło. Myślę, że na pewno wielu ciekawi właśnie, jak
po tej złej drodze, w której odpowiadasz, gdzie trochę wszedłeś ścieżki. Warto jednak wspomnieć, jak idzie ci w tym MMA. To jednak nie są zwykłe treningi, no dość regularnie walczysz. Ogólnie w Olsztynie tutaj mamy naprawdę mega mocny klub i myślę, że bardzo szybko idzie tu osiągnąć progres. Wielokrotnie nasz klub był nagradzany klubem roku, bo na amatorskich zawodach zawsze dużo sukcesów, bardzo dużo mamy zawodników zawodowych i ogólnie mamy Kalidow, który też pomógł tak jakby z rozpoznawalnością naszego klubu, bo jest jednak najbardziej znany. Joanna Jędrzejczyk u nas zaczynała, kiedyś też z nią w parze często robiłem, jeszcze jak trenowała u nas. I ogólnie, no ja zacząłem trenować, to by było ciężko, miałem słabą kondycję, bo wcześniej się nie ruszałem w podstawówce, nawet na WF-ach za bardzo ćwiczyć nie chciałem, byłem taki bardzo leniwy, no ale zacząłem, jakoś tam powoli osiągnąłem jakiś progres, pojechałem na pierwsze zawody, przegrałem, potem pojechałem na drugie, już wygrałem walkę, potem pojechałem na kolejne, wygrałem walki, potem znów pojechałem, przegrałem i tak jeździłem na te amatorskie i no może jakoś tak, no dużo chłopaków, dużo częściej jeździło, jakoś tak dużo nie, bo tutaj też miałem trochę, musiałem do pracy chodzić i w ogóle, no też miałem, nie powiem, że było kolorowo zawsze, też były problemy jakieś, ale już nie takie, co w czasach tam już nastoletnich i potem też niestety znów miałem takie konkretniejsze problemy w 2017 roku i wtedy mnie zmusiły do wyjazdu za granicę. I praktycznie od tamtej pory już tam cały czas byłem i musiałem rozwiązać parę problemów finansowych i innych. I dopiero tak naprawdę po tylu latach przyjechałem tutaj do Anglii, a w międzyczasie trenowałem tam na wyspach. W różnych klubach byłem, w różnych miastach, nie zawsze byłem, nie zawsze też tam było kolorowo, ale co mogę powiedzieć, że od 2 lat wszystko jest tu stabilizowane i jest na dobrej drodze. I ogólnie jeszcze powiem tak, no też w Anglii walczyłem, też zdobyłem pas amatorski organizacji GP UK. Biłem się boksersko, biłem się też niedawno na takim dużym evencie, też w walce zawodowej, ale no niestety przegrałem, no już nie będę tłumaczył, pierwszą rundę wygrałem, no w drugiej przegrałem już po prostu ciosami w parterze, ale to nieważne, po prostu trzeba walczyć. I teraz znów mam walkę w Muay Thai w przyszłą sobotę i tak po prostu to się toczy. No ja ci życzę samych sukcesów, bo jest naprawdę ciekawie, no i jeżeli dalej jesteśmy w tym temacie MMA, to jak dobrze wiesz, w ostatnich latach w Polsce rozwinęło się sporo kilka federacji, to najpopularniejsze jak MMA czy High League. I co byś, jakbyś zareagował na to, gdybyś dostał propozycję taką, aby w jednej z nich zawalczyć? Gdybym dostał taką propozycję, to bym na pewno nie odmówił, bo to jest łatwy pieniądz i tak naprawdę może to zrobić jakieś zasięgi. Może być tak, że nie wiem, no, że kiedyś na przykład nie musiałbym pracować, może bym, nie wiem, nie czuję się jakąś internetową osobą, ale jakby mnie ktoś tam szczerze wk***ił, no to bym też z nim jechał i nie, na pewno nie dałbym sobie, a lubię się bić i myślę, że ogólnie, no powiem tyle, że chciałbym. Byłaby to dla ciebie bardzo ciekawa opcja, mówisz. Tak. Na przykład również kiedyś miałem odcinek z Low Kingem i z nim rozmawiałem, pisałem. On też ma małą przeszłość ze sportami walki, może nie tak bardzo rozwiniętą jak ty, tym bardziej, że ty jesteś wciąż czynnym zawodnikiem, trzeba przyznać. I na przykład myślę, że dobrym ruchem marketingowym byłoby właśnie twoja walka z Low Kingem i myślisz, że taka walka według ciebie mogłaby się odbyć? Myślę, że tak, a jaka on waga jest? On jest chyba dużo mniejszy, mi się wydaje, w sensie wagowo. No ja ważę na dzień dzisiejszy jakoś około 85-86 kg. Jak byłem w Polsce jeszcze przed wjazdem do Anglii, no to ważyłem gdzieś tak sporo, bo z 12 kilo mniej, no trochę się przytyło. ale dalej nie mówię, nie jestem jakiś zalany, po prostu trochę. Gdzieś tam w połowie wagi pewnie byście się dali radę spotkać, jakby była sytuacja. No
To było świetnie. No to w takim razie wiemy, jak to wszystko wyglądało, jak to się potoczyło. Tak więc teraz pora spytać o przyszłość. Jakie są twoje plany? Moje plany, no wciąż trenować, pracować, odkładać pieniądze, pojechać na wakacje, przyjechać znów tutaj za 2 miesiące, no i znów trenować, odłożyć więcej pieniędzy tam. Ogólnie muszę tutaj też rodzicom pomóc, bo potrzebują tej pomocy i w sumie to jest takie po prostu nic takiego nowego, nie? Czyli żyć pełnią życia. Tak, tak. Jakieś marzenia, jakie byś, jeżeli chodzi o twoje osoby, o twoje chęci sportowe? Chciałbym kiedyś wrócić tu do Polski i móc żyć na pogodnym poziomie. I żeby mi nic nie brakowało, tak jak mi nie brakuje na wyspach. Nie chciałbym tam umrzeć, ale no na razie nie widzi mi się, żebym tu przyjechał i zarabiał tyle, ile kiedyś zarabiałem. Bo nie mam ogólnie jakiegoś wykształcenia. Po prostu myślę, jestem w miarę pracowity, ale to też nie wystarczy zawsze. Czasem los musi nam dać trochę szczęścia, aby to wszystko szło tak, jak powinno być. No, dokładnie. No to cię długo już nie będę męczył w tym miejscu, pora się trochę rozluźnić. Może jakieś śmieszne historie, jakieś ciekawostki o naszej legendzie. No właśnie, mogę powiedzieć taką śmieszną historię z kiedyś. Kiedyś jak zacząłem trenować tak MMA, no nie wiem, około 3 miesięcy, to już tam koledzy jeździli na zawody tam, tylko tacy już koledzy co dłużej trenowali. I taki znajomy, co już naprawdę trenował dużo dłużej, też jechał na zawody, się pytał, napisał do mnie wiadomość na Messengerze, czy jadę na zawody, nie? Bo trener się pyta. A ja do chłopaków, z którymi akurat wtedy siedziałem, nie? Pokazałem im, patrzcie, trener chce, żebym już jechał na zawody, nie? Już taki podjarany. I tam im się pochwaliłem i zaraz piszę, ale materacy nosić. No. Zapowiadało się ciekawie. Kurde, śmieszne historie, mnóstwo było śmiesznych historii. Też na niektórych bym nie powinien mówić, nie? Jednak, żeby zostaną w swoich rękach. Tak. Jednak zostaną. Ale tak związanych z MMA. No jakoś, kurde, wiem, że było ich mnóstwo, ale jakoś teraz jest dziura. Tak jest, jak akurat chce się przypomnieć, to ciężko będzie nagle, żeby to do głowy sobie wpoić. No nie wiem, tak jak mi tylko się przypomnie, od razu powiem. Może pójdźmy dalej, jak coś to... Najważniejsza historia jednak została. No. Można powiedzieć. Chyba wiemy wszystko. No, bo odnośnie twoich kolegów z filmiku, to raczej pewnie zbyt wiele nam nie powiesz. Raczej, no, jak to się potoczyło. Ogólnie powiem tak, nie... ja sam sobie dałem wyjść na głowę. I tak naprawdę nie będę nikogo obrażał, bo nie wiem, każdy poszedł w swoją stronę gdzieś tam, ogólnie powiem tak, i ci, co kiedyś mnie, nie wiem, w jakiś sposób dojeżdżali, to tak naprawdę teraz mi nic nie mogą zrobić i by nie byli w stanie mi cokolwiek zrobić, a ja nie jestem taki, żebym się komuś kiedyś odgrażał i się mścił za to, co było kiedyś. Ale po prostu już się czasy pozmieniły i wszystko się obróciło 180 stopni. Jeżeli chodzi też o nich, to nie chowasz do nich jakiejś większej urazy? Nie, dużo chłopaków tam, niektórych z tych chłopacy tam, co byli, no nie skończyli dobrze. No, niektórzy chłopacy skończyli dobrze, no różnie to się potoczyło, no ale życzę każdemu jak najlepiej. Najważniejsze pytania raczej odnośnie tego wszystkiego chyba wykorzystaliśmy, chyba że chcesz coś. No, jeszcze dziewczyny, co tu były, też. To dziewczyny, co tu były, myślę, że im się też się dobrze układa, co tam zostały nazywane. Szlauchy, pokaż się mordy. Tak, nic ten. No, normalne dziewczyny. Normalne dziewczyny. Tak. Czyli mimo wszystko wspomnienia są dobre. Może nie wszystko poszło tak, jak byś na pewno chciał, bo jednak niektóre zbędne komentarze czy wyzwiska w tym czasie były niepotrzebne, ale jednak jakby zsumować to wszystko, chyba jest okej. Okay. Jest okej. Myślę, że
się przyzwyczaiłem do tego, że ja jestem Boro i że jestem takim kimś, wiecie, nie wiem, jakąś taką osobą niby inkognito, niby publiczną, nie? Legenda internetu. Tak. A to się rządzi swoimi prawami. No także, no, w pewien sposób chciałbym ci podziękować za ten filmik. Chciałbym, żebyś miał oprócz tego filmiku trochę ciekawszą pamiątkę, na którą będzie ci milej spojrzeć. Więc pomyślałem, że dobiorę dla ciebie, można powiedzieć, puchar, który ci będzie o tym przypominał i odzwierciedli w pewien sposób filmik. Żebyś miał taką miłą pamiątkę i coś z tego, że poświęciłeś mi ten czas, za to ci jestem bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że się nic nie uszkodziło. Bardzo ci dziękuję. Taki symboliczny puchar i oby było takich jak najwięcej. Dziękuję. Za osiągnięcie. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę doceniam. To może coś jeszcze byś chciał na koniec swoim fanom przekazać? Pozdrowić kogoś? Nie, no pozdrawiam wszystkich, kogo tak naprawdę to zainteresuje, jak się potoczyły losy moje. I, no i pozdrawiam wszystkich. I miejmy nadzieję do zobaczenia no, w innych okolicznościach, jak los pozwoli. Zobaczymy. Jak co będzie, to będzie. Jest na razie dobrze, a może być jeszcze lepiej. Super. I to by było odnośnie pytań. A tyle. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. I życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. No. Trzymajcie się.